Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, i przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Z powodu waszej małej wiary wyjaśnia Jezus swoim uczniom powody porażki w uzdrowieniu epileptyka. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe dla tego, kto wierzy. Wiara jest nie tylko łaską Boga, ale jest również efektem mojego przylgnięcia do Boga. Można zaniedbać rozwój swojej wiary, wtedy ona karłowacieje i staje się bezowocna. Dlaczego niektórzy ludzie mają dar uzdrawiania, przepowiadania przyszłych wydarzeń czy czytania w ludzkich sercach? Te dary nadprzyrodzone są pochodną cnoty wiary. Taką wiarę widzimy nie tylko u wielu świętych, takich jak ojciec Pio czy polska mistyczka siostra Dulcissima Hoffmann, ale również u zwyczajnych nieświętych. Sama wiara nie wystarczy do świętości, do osiągnięcia zbawienia. Potrzebna jest jeszcze miłość, która rodzi dobre uczynki. Jeśli wiara nie jest połączona z praktyczną miłością, to nie możemy mówić o chrześcijaństwie, lecz jedynie o zabobonach, o magicznym podejściu do życia duchowego. Jezus wyrzuca swoim uczniom brak wiary. A co Jezus chce powiedzieć dziś mnie? Czy pochwali mnie za moją silną wiarę, która czyni cuda, i miłość do innych ludzi, która jest w stanie uczynić cuda jeszcze większe? Co czynię, aby moja wiara wzrastała? Czy czytam Biblię oraz żywoty świętych, aby na Słowie Bożym i świadectwie świętych budować swoje chrześcijańskie życie? Dbajmy o to, aby nasza wiara wzrastała. Uczmy się przenosić górę.